Na pomysł 7 lat temu, żeby stworzyć sieć szkół musicalowych, ale właśnie dla młodzieży, zaczynając od szkoły podstawowej, przez gimnazjum, aż po szkołę, do końca szkoły średniej. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę taki młody człowiek, mając lat 18, 19, 20, już powinien na scenie występować, ponieważ musicale są pisane w głównej mierze dla młodych wykonawców. Musical jest bardzo ciekawą formą teatralną, artystyczną, a chciałabym wiązać swoją przyszłość właśnie z teatrem. I mogłam się tutaj nauczyć, że jest chyba najtrudniejszą taką tego typu formą, bo trzeba połączyć trzy różne elementy, taniec, śpiew i aktorstwo. Nie jest to proste. Wcześniej myślałam o tej szkole, zastanawiałam się nad warszawską filią, no a kiedy dowiedziałam się, że powstała w Kielcach, no to nie zastanawiałam się szczególnie długo, tylko po prostu się zgłosiłam. Od małego kocham teatr, kocham muzykę, taniec. To jest moja pasja. Właściwie zaczęłam śpiewać od 3 roku życia. I tak to się toczy, a kiedy usłyszałam, że jest możliwość wzięcia udziału w tejże filii, no to tak jak koleżanka, nie zastanawiałam się zbyt długo i przyszłam jak najszybciej, ponieważ zajmuje mi to co prawda całe niedziele, ale jest to czas bardzo przyjemnie spędzony. Największą trudność mi się wydaje, że sprawia mi śpiew, ponieważ za dużo nie śpiewałam. No, chodziłam kiedyś na zajęcia taneczne. Rodzice mnie zapisali, ale już po roku się wypisałem. Z aktorstwem to od małego rodzice mnie zabierali do teatru. To jakoś się z tym klimatem oswoiłam. Ale wydaje mi się właśnie, że dlatego najtrudniejszy dla mnie jest śpiew. Rozwijamy swoją kreatywność. Mamy dużą, dużą możliwość poznawania siebie, naszego temperamentu, osobowości. Ćwiczymy pamięć motoryczną na zajęciach z tańca, no i wokalnie, duży, duży warsztat, śpiewanie w chórze, solowy śpiew, dużo różnych ciekawych tutaj umiejętności można zdobyć. Aktualnie są 3 duże filie, między innymi właśnie w Kielcach. I powiem, że w ciągu tych 7 lat naprawdę masę osób zrobiło, jak to się mówi, karierę. Moi uczniowie grają w główne role w największych produkcjach musicalowych i w Teatrze Muzycznym Roma, i w Teatrze Buffo, i w Chorzowie. Grają główne role w wielu, wielu serialach, w wielu produkcjach polskich i teraz zagranicznych. W dowolnym miejscu można stworzyć coś dobrego i w dowolnym miejscu publiczność na to jest w stanie przyjechać. A jeszcze takim celem jest, żeby w tym przedsięwzięciu jak najwięcej brało udział ludzi miejscowych. W Kielcach, tak jak rozmawiam, jest taka tendencja, że jak ktoś już się czegoś nauczy, to szybko wyjeżdża, ponieważ tutaj nie ma pracy, jeżeli chodzi o sztukę. Ale myślę, że w ten sposób, jeżeli by się udało się stworzyć taką instytucję teatru, czy wystawimy ten musical Legenda Łysej Góry, to dużo ludzi będzie miało po co tutaj zostać, stworzy się dużo nowych miejsc pracy i zapotrzebowanie na ten przyszłość.